Te świadkowie Jehowy, jako grupa urażają moje uczucia religijne, gdyż próbują mnie nakłonić, abym zmienił swoje postępowanie. Więc podsumowując, gdybym chciał być świadkiem Jehowy, to bym był. Jednak gdy się tam rodzę, to nie mam innego wyboru. Dziękuję. To jest ten moment, proszę Państwa. Czyli, jeżeli Państwo chcą wesprzeć swoją grupę, zespół propozycji, to bardzo proszę o to, aby teraz w sposób wyraźny podnieść rękę do góry. Czy ktoś chciałby wesprzeć zespół propozycji, który właśnie wskazuje swoją ręką? Dobrze, a czy jest ktoś, kto chciałby wesprzeć stronę opozycji? Niestety nie mogę tej nierównowagi dopuścić do głosu, bo zasadą tutaj jest, aby po jednej i po drugiej stronie wypowiedziała się taka sama liczba osób, żeby też nie doprowadzać do pewnej nierównowagi. Ale w takim razie ja zapraszam, zgodnie z naszym zwyczajem, do tego, abyście Państwo w trakcie przerwy, kiedy sędziowie wyjdą na naradę, wtedy tutaj podeszli i będziemy mogli kontynuować tę debatę już w sposób mniej formalny. Zapraszam w takim razie mówców, którzy mają za zadanie, jak mówi retoryka, refutować, czyli odbijać argumenty przeciwnika. Padło ich co niemiara z jednej i z drugiej strony. Zobaczmy, jak sobie poradzą mówcy, których zadaniem jest właśnie to, aby odbić argumenty. Po stronie Zespołu Szkół Plastycznych propozycji pan Mateusz Wróbel oddaje panu głos. Szanowny Panie Marszałku, Panie Sekretarz, Żony, Proponenci oraz Wydroga Publiczności. Jeśli wchodzisz między grony, musisz krakać jak pionę. Lecz co tak naprawdę znaczy wchodzić? Bo stać się uczestnikiem czegoś, stać się członkiem czegoś. Więc, jak powiedział mówca pierwszy, że inna grupa, że ktoś może przyjść i może nas zmienić. Nie może jedna osoba zmienić naszej grupy, ponieważ nawet w niej nie była. Ona nie stała się członkiem naszej grupy, ponieważ nie zachowywała się jak my. Nie spełniała warunków, które narzuca z góry nasza grupa. Jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, to nigdy tą grupą z nami się nie stanie. Mówca drugi powiedział tutaj o sytuacji z ogniskiem. To jest taka sama sytuacja. Jeżeli nie śmiejemy się jak reszta grupy, jeżeli nie zachowujemy się jak reszta grupy, to tą grupą nie jesteśmy, ponieważ nie mamy wspólnych zachowań, nie mamy wspólnych zainteresowań, bo do tej grupy nigdy nie weszliśmy, więc nie mamy w ogóle o pochodzeniu z tej grupy, skoro tak naprawdę nigdy do niej nie należeliśmy. Tutaj też było z świadkami Jehowymi argument, powiedział to doradca. Oczywiście, świadkowie Jehowi są i przez to, że oni chodzą, nas namawiają, to jeżeli my chcemy do nich dołączyć, to musimy się do nich dostosować. Jeżeli się do nich nie dostosowujemy, to nigdy nie będziemy częścią ich grupy. Tak samo przykład z dzieckiem doradcy pierwszego. Skąd dziecko może brać przykład z innych rodzin, skoro to my go dokonujemy? Przecież dziecko od pierwszego momentu narodzin zapisuje cały czas informacji w naszym swoim mózgu. On bierze z innych osób to, co inni go nauczają. Powtarza różne zachowania. Tak samo poglądy, które powinni nam rodzice, zapisują się w naszym mózgu, przez co tak naprawdę te poglądy są też naszymi poglądami potem. Potem oczywiście możemy się z niektórymi nie zgadzać, ale większość zachowań jest ta sama. Poprzez aspekt biologiczny, który sprawia, że te jednorodne lustrzane, tak samo informacje w naszym mózgu zapisywane, sprawiają, że my w pewnym sensie na pewno będziemy zachowywali się jak członków naszej rodziny. I tym warunkiem bycia w tej rodzinie jest pewne zachowywanie się. I trzeba spełnić ten konkretny warunek. Jeżeli tego warunku nie spełnimy, to nigdy do tej grupy nie wejdziemy. Tak samo tutaj chciałem jeszcze podkreślić, że tak naprawdę oczywiście, my chcemy wejść do grupy. My musimy do tej grupy chcieć wejść. Tylko jeżeli chcemy do tej grupy wejść, to musimy przygotować się na to, że musimy spełnić warunki, które druga grupa nam narzuca. Musimy, to jest warunek, ponieważ jeżeli nie spełnimy któregoś z warunków, to nigdy tej grupy nie będziemy. Zawsze będziemy krążyli dookoła. Że tak naprawdę nigdy nie staniemy się częścią tej grupy. Tak samo tutaj pan doradca drugi powiedział, że na początku, że ten przywódca nas do tego zmusza, a potem powiedział, że tak naprawdę nikt nas do niczego nie może zmusić. I tu też zależy tak naprawdę od nas.
I tak jak mówię, jeżeli chcemy wejść do grupy, to musimy przyjąć najważniejsze normy tej grupy, ponieważ nigdy się tą grupą nie stanie. Tak jak powiedziała tutaj punkcie pierwszej naszej drużyny, osoba, która ubiera się na niebiesko, nigdy nie wejdzie do grupy osób, które ubierają się na różowo, bo nie spełnia podstawowego warunku, który narzuca ta grupa, czyli ubieranie się na różowo. Czy są jakieś pytania? W międzyczasie drużyna opozycji podniosła kartkę z napisem ad vocem. To jest to ten czas, w którym drużyna jednorazowo może wygłosić taką polemikę z tym, co usłyszała, dlatego oddając Państwu głos na minutę, zapraszam do wygłoszenia ad vocem. Proszę Państwa, musimy zauważyć pewną rzecz, żeby tutaj powiedzenie było prawdziwe, musi być A warunek i B skutek tego, obydwie rzeczy muszą być spełnione naraz. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Jeśli my nie wejdziemy, to automatycznie musimy krakać. Jeśli wejdziemy z własnej woli, to nie musimy krakać, tylko chcemy krakać. Więc musimy wejść dobrowolnie i potem być przymuszeni do krakania. Nie podaję nam Państwu tutaj przykładu. Rodzimy się w rodzinie tutaj i uczymy się pewnych nawyków. Ale wraz z rozwojem czasu albo my chcemy kontynuować te nawyki, albo możemy zrezygnować i odsunąć się od rodziny. Nikt nas nie trzyma, żebyśmy tych nawyków się trzymali cały czas. Dziękuję. Drużyna propozycji, jak należało się tego spodziewać, korzysta również z ad vocem. W związku z tym wysłuchajmy ad vocem do ad vocem. Szanowny Panie Marszałku, Panie Sekretarz Rządu. Tak, i myślę, że to jest podstawowa rzecz, którą chciałem właśnie jeszcze raz podkreślić, że według definicji wchodzić to stać się uczestnikiem czegoś. Jeżeli chcemy stać się uczestnikiem czegoś, czyli stać się członkiem jakiejś grupy, musimy spełnić warunek, które ta grupa nam nadała, ponieważ nigdy nie staniemy się członkiem tej grupy. Tak samo jest tutaj z małymi dziećmi, że oczywiście potem możemy z tej grupy wyjść, ale wchodzimy do innej grupy. Więc żeby wejść do innej grupy, nadal musimy spełnić warunki kolejnej grupy, ponieważ nie spełniają żadnych warunków, nie będziemy w żadnej grupie, ponieważ będziemy odstawali od reszty grupy. Więc chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wchodząc z jakiejś grupy, nawet dobrowolnie, i tak będziemy musieli dostosować się do tych warunków, które oni narzucają, ponieważ nigdy w tej grupie się nie znajdziemy, tylko będziemy krążyli dookoła niej. Dziękuję. Chciałbym Państwa poinformować, że formuła ad vocem została wyczerpana. W związku z tym wróćmy do tego podstawowego toku debaty. Wysłuchajmy w takim razie trzeciego mówcę zespołu opozycji, pana Grzegorz Matko. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Dożo Męczców, propozycjo i się zgromadzona publiczności. Musimy sobie na porządku rozgraniczyć pojęcia wejść, a zostać wrzucony. Propozycja stara się nam wmówić, że wejść jest równe z chcieć inaczej. Jeżeli my coś chcemy, to my potem musimy się dostosować do grupy. Tutaj był przykład grupy, której ubierają się na różowo, a osoba ubiera się na niebiesko. Jeżeli ja nie będę chciał, załóżmy, że ja będę się do tej grupy należeć, to będę się dołączyć. Jeżeli ja tak naprawdę nie będę chciał się zacząć ubierać na różowo, to ja nie muszę na dobrą sprawę. Jeżeli nie ma tak, że my coś chcemy i my coś musimy. My coś albo chcemy, albo musimy, ale jeżeli musimy, to ktoś nas musi do tego zmusić. Proszę pytanie. Szanowny Panie Marszałku, informacja tak.
My nie musimy, ale jeżeli chcemy stać się częścią grupy, to wtedy musimy, ponieważ do pana to przyjmie do siebie. Oczywiście, ale czy dodane jest to, że my musimy, czy my chcemy stać się częścią grupy? Czy my chcemy robić tak jak oni? Bo to jest teza, którą nam wymawiacie przez całą jaką debatę. Że my chcemy i my musimy. Człowiek, za który nic nie musi. To zawsze tylko i wyłącznie zewnętrzny przymus nakazuje nam się zmieniać. Był tutaj przykład jeszcze grupy informatyków, która mówi w swoim języku. Też jestem informatykiem i wiem jak to jest, kiedy ludzie rozmawiają w innym, kiedy grupa zawodowa rozmawia w innym języku niż ludzie, którzy w tej grupie zawodowej nie są. Gdy informatyk chce w tej grupie być, to tak naprawdę chce być i jest i się stosuje się do zaufanych kandydatów. Nie chce, zawsze grupę można zmienić. Właśnie na tym polega przymus, na tym polega chęć. Jeżeli chcemy, to jesteśmy na was z własnej woli. Proszę pytanie. Panie marszałku, informacje, jeżeli chcemy wziąć udział w konkursie śpiewania, to musimy zaśpiewać. Oczywiście, ale to wciąż jest nasza chęć, ponieważ nikt nie chce śpiewać, kto nie umie śpiewać. Albo jeżeli go do tego nie zmuszą. Był tutaj poruszony przykład, nasza kontrargumentacja naszego więźnia. Czy więzień chce iść do więzienia, żeby się dostosować do zasad panujących tam? Do więzienia idziemy tylko i wyłącznie z przymusu, co za tym idzie, musimy krakać jak reszta broń, ponieważ obowiązują nas zasady panujące w tym więzieniu. Był tutaj przykład także obcokrajowców, którzy żyją w naszym kraju i muszą się dostosować do nas. Otóż zadajmy sobie pytanie, czy obcokrajowcy są w naszym kraju z chęci, czy może panują powszechnie na całym świecie represje i nagle wszystkich zsyłają do Polski i nakazują im uczyć się języka polskiego? No oczywiście, że tak nie jest. Obcokrajowiec chce tutaj być i żyje u nas. Jeżeli uzna, że język polski jest dla niego za trudny, zawsze może się przenieść do innego kraju, na przykład do Wielkiej Brytanii, gdzie język angielski jest uważany za jeden z łatwiejszych języków na świecie. Co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy po tych mowach, które miały za zadanie odbijać argumenty przeciwnika. Przed nami, takie mam nadzieję, wisienki na torcie każdej z drużyn, czyli ci, którzy mają za zadanie przekonać nas ostatecznie, że właśnie oni wygrali. Oni mają za zadanie podsumować całą debatę, zważyć argumenty i przede wszystkim grono sędziowskie, ale też nas przekonać do tego, Szanowni Państwo, to my wygraliśmy debatę. W związku z tym sprawdźmy, jak to wyjdzie pierwsze z tych czwórek pani Kinga Picala ze Zespół Szkół Plastycznych. Bardzo proszę. Powiedziała nam o psychologii tłumu, o ważnym dla nas motywie konformizmu, ranku przed odrzuceniem. To wszystko sprawia, że my chcemy też dostosować się do tej grupy. Proszę pytanie. Panie marszałku, informacja, nikt z pańskiej drużyny nie podał nam przykładu grupy, do której chcemy wejść, a potem musimy przestrzegać jej zasad, bo nie mamy innego wyjścia. Takim przykładem jest Liga Debatanska. Ja chciałam do niej wejść, ale żeby w niej być i żeby do niej wejść, ja muszę przestrzegać warunków i zasad. Proszę.
Pani marszałku, informacja, ale w każdej chwili może pani zrezygnować z tej ligi debatanckiej, może pani opuścić nawet teraz salę. Oczywiście, że mogę i wtedy przestaję należeć do grupy, więc nie jestem już przedmiotem debaty. Nie biorę jej, nie jestem brana pod uwagę w kontekście tej tezy. Proszę pytań, proszę na koniec. Musieć nie wyklucza chcieć. Tak samo jak z tym konkursem śpiewania, o którym wspomnieliśmy. Chcę śpiewać, chcę iść na konkurs, chcę na nim zaśpiewać, ale też muszę, bo inaczej nie będę w nim brała udziału. Doradca pierwszy naszej drużyny, Igor, podał przykłady różnych gwar środowiskowych i udowodnił, że chcąc należeć do grupy, musimy krakać w jej gwarze, w jej żargonie, w jej slangu. Powiedział również, że wchodząc do budynku, czyli na przykład do kościoła, do więzienia, czy też wchodząc do środowiska, jakim są, do społeczności, jakiej jest społeczność więźniów, nie zawsze wchodzimy do grupy. Żeby wejść do grupy, my musimy spełnić te warunki. Inaczej wchodzimy do społeczności albo orbitujemy wokół grupy. Pan doradca pierwszy drużyny opozycji powiedział, że dziecko w patologicznej rodzinie widzi różnicę między swoją rodziną a inną. Ale co sprawia, że ono ją widzi? To właśnie dlatego, że jego rodzina ma wspólne dla siebie zachowania. Oni są grupą, ponieważ spełniają wspólne dla siebie warunki. Doradczyni druga naszej drużyny, Wiktoria, podała przykład Ester, która stała się częścią naszej klasy, naszej grupy. Dopiero wtedy, kiedy spełniła warunek mówienia w języku polskim. Inaczej ona nie umiała angielskiego. Inaczej nie było możliwości się z nią dogadać. Pan doradca drugi drużyny opozycji wspomniał, że jeśli rodzę się jako świadek Jehowy, muszę zachowywać się tak jak oni. Co potwierdza naszą tezę. Jeśli jestem w tej grupie, jeśli do niej weszłam przez urodzenie się w niej, no to muszę zachować takie zasady konieczne. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce być do jakiejś grupy, to nie wchodzi. Wtedy nie spełnia pierwszego warunku naszej tezy, czyli nie wszedł w język grupy. Proszę pytanie. Pani marszałku, informacja. Jeśli mamy jakąkolwiek inną możliwość niż pozostać w tej grupie, to my już nie musimy w niej zostać, tylko my chcemy w niej zostać. Bo to jest definicja słowa musieć. Dziękuję bardzo. Ostatni mówca tej debaty. To mówca z Lewicy, z Kwiatka, z zespołu opozycji, pan Bartek Bentley. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie sekretarz, oponenci, noże mężców, wspaniała licznie zebrana publiczności. Przypada mi zaszczyt podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, którego motywem przewodnim była teza brzmiąca w sposób następujący. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Przypomnijmy sobie zatem, jak do owej tezy odniosły się obie drużyny propozycji i opozycji w swojej argumentacji. Propozycja mówi nam, że jeżeli wchodzę do danej grupy społecznej, muszę spełnić jakiś warunek. Jeżeli rodzimy się w danej grupie, to uczymy się, jak postępować właśnie w tej grupie. Zrównuje słowo chcieć ze słowem musieć, to jest błędne, oraz przytacza jeszcze wiele innych przykładów. Na co nasza strona opozycji stwierdziła, iż na samym początku należy rozróżnić ważny element tezy, czyli wejście, które jest dobrowolne. Wchodzimy między wrony, ponieważ chcemy krakać jak i one, ale nie musimy tego robić. Jeżeli nam się dalej nie będzie podobało. Oraz bycie wrzuconym do danej grupy, czyli wstąpienie do niej bez jakby naszej własnej chęci, bycie zmuszonym, żeby do niej wstąpić. Podajemy to w przykładach wrzuconych przez naszych mówców, takich jak przykład rodziny normalnej i rodziny patologicznej, przykład człowieka urodzonego w sekcie jakiejś, przykład więzienia, czy choćby przykład debaty przytoczony przez mówcę drugiego. Więc teraz zaczynamy już nasze linie argumentacyjne. Przedstawię Państwu oś sporu, czyli miejsca, w których nasze drużyny się nie zgadzają. Otóż, Szanowni Państwo, jeżeli wchodzę między wrony, muszę spełnić jakiś warunek. Dobrze, spełniam ten warunek, jestem między wronami, muszę krakać jak i one? Nie. Jeżeli mi się nie podoba,
porzucam te warunki, porzucam te brony, porzucam ich praktyki i odchodzę. Nie jestem zmuszony. Jestem wolny, mam wolną wolę. Słucham. Nie, proszę pani, debatujemy o tym, czy musimy się zachowywać tak jak oni. Nie o tym, czy jesteśmy w grupie, czy nie. Słucham. Proszę o informację. Tak, ale jeśli wchodzisz między ludźmi, musisz wygrać jaki może, więc to mówimy o tym momencie wchodzenia do tego, a nie po tym konsekwencji. Proszę pana, jeżeli, jak sami państwo mówią, że jeżeli wejdziemy, musimy się zachować jak i one i cała państwa linia opiera się na tym, że już jesteśmy po wejściu, musieliśmy spełnić warunek i dalej to kontynuujemy. Otóż nie. Wejście jest dobrowolne. Jeżeli wchodzę, już przyjmijmy, spełnią ten warunek, jestem między wronami i nagle, kurczę, nie podoba mi się to, jak oni się zachowują. Więc nie muszę. Wychodzę, zostawiam ich. I tak mogę podać przykład. Jestem ze swoimi przyjaciółmi, bardzo się lubimy, bardzo ich lubię, szanuję ich jako osoby. Ale czy muszę się zachować tak jak oni? Weźmy przykładowo, że oni wszyscy palą papierosy. Czy jeżeli ja jestem między nimi, razem z nimi, czy ja muszę palić te papierosy tak jak oni? Czy muszę krakać tak jak oni, zachowywać się w ten sposób? Pić przykładowo i palić papierosy? Nie, nie muszę, ponieważ jestem wolnym człowiekiem, mam wolną wolę i nie muszę tego robić. Nie muszę się zachowywać tak jak oni. Więcej pytań nie przyjmuję. Więc jakie w związku ze swoim rozumowaniem błędy popełniła strona propozycji swojej argumentacji? No, mamy tutaj to musieć i chcieć. To jest... No, nie można się w tym pomylić, bo to jest najważniejsze słowo w naszej tezie. Otóż musieć jest to nie mieć wyboru. Zatem jeżeli mamy już jakikolwiek wybór, to przykład nie odnosi się do tezy, ponieważ mamy wybór. Nie musimy. Musieć jest obowiązkowe, bezwarunkowe. Nie ma innej opcji. Jeżeli chcę, mam wybór, czyli nie muszę. W tezie mamy musieć, czyli jest bezwarunkowe. Cokolwiek, co jest warunkowe, co nie musi... No i jeżeli coś jest... Jeżeli mamy wybór, to po prostu nie odnosi się do tezy. Tyle. Szanowni państwo, swoje podsumowanie tezy z naszej dzisiejszej debaty mówiąca. Jeśli będziesz międzywrony, musisz krakać jak i one, nie jest prawdziwa. Udowodniliśmy tego dzisiaj. Dziękuję. Szanowni państwo, to oklaski chyba dowodzą, że to była naprawdę dobra debata. Myślę, że dwie szkoły mogą sobie pogratulować z tej debaty. Jeżeli chodzi o sędziów, to zapraszam na naradę tego pomieszczenia, z którego państwo wyszli. Tam też proszę o podliczenie punktów, a następnie przygotowanie werdyktu i też jego uzasadnienia. Natomiast no, możecie państwo sobie uścisnąć dłonie.